Servus, ja jestem Nairo 007 my. Jebada baduła, to jest tutaj kolejny odcinek z Minecrafta Survival 18. No to bardzo szybko leci ten czas, ale tutaj przywitaj się szybko. Paweł. Cześć, jestem Hotender Gumball, słuchajcie. Najpierw ja sobie pogram na takim swoim survivalu, więc słuchajcie, robimy Create New World. Nazywamy go na przykład, nazwiemy to... nie wiem. Powiedzmy, że nazwiemy to... World... World... kota... już Gumbala, żeby nie przedłużać. Gumbala. No i słuchajcie, zaczynamy. Survival... Tu mamy te opcje. Allow cheats nie chcę. Generate structure. A dlaczego nie chcę cheatów? Znaczy, to są po prostu komendy. No dobra, jeżeli będę chciał coś sobie. Chociaż nie chcę cheatować, ale. Ale to. No dobra, nie, weźmiemy no, sobie. Ja tam. Down. Cheaty, teraz down, tak? Bonusowe część. A teraz down? Chcesz, a nie chcesz bonusowej skrzynki? No nigdy nie grałem z tym, ale dobra, spróbujemy. I teraz down. No klikaj down i create new world. Słuchajcie, jedziemy, będę sobie grać. Tutaj pan Nairo 007 coś mnie nauczył z tymi przyciskami, więc zobaczymy, czy mi dobrze pójdzie. Możecie już mu zostawić łapkę w górę. O Jezus. I jak wiecie, to... Zostawcie łapkę za to, żeby kotowi Ender Gumballowi dobrze wszystko szło. No właśnie. Zostawcie łapencję w górę. Zostawcie teraz łapkę, bo potem już będzie za późno. Dokładnie. Więc słuchajcie, ja tutaj sobie biorę wszystkie przedmioty, bo mamy tutaj bardzo dużo przedmiotów. To na pewno będą nam później potrzebne. Czekaj, ja się teraz mówię. Kończ ten i klikasz dwa razy na jakiś tam przedmiot. Dobra. Tak szybko, uwaga, tylko pokażę. Dobrze, teraz wszystko. Kumam, okej. Okej, bierzemy tutaj sobie jabłuszka, drewienko. Ale biedna ta skrzynka. No trochę tak. Jak się wychodzi? S, wiedziałem. E, po prostu też możesz. Ja używam głównie E. Więc słuchajcie, skaczemy drugiego E. I bierzemy sobie drewienko. Ej, co ty mi się świetnie ładujesz, Minecraft? Dobra, no i słuchajcie, to będzie taki odcinek, że ja tutaj sobie trochę pogram na takim moim survivalu. No i później Nairo 007 będzie grał na tym survivalu, który znacie. Na którym on grał. Mam nadzieję, że znacie. No, bo jeżeli nie, no to... To w karcie macie to serię, no. A po co? Po prostu będą mieli Minecraft Survival i sobie wezmą. No ale jest w karcie, no to co? No karta to karta, jest tam... Oj, no to jest krów, jakie ja mam dziwne światy często. Ale masz chyba... Dobra, drewna już masz dużo. No i coś tak mi się zdaje, że masz... Jak to się robi, żeby wejść w ekwipunek? No to wygląda niestety. Sobie zrobię pyk. Trochę desek. Jejku, ja pierwszy mam taki crafting, bo słuchajcie, na PlayStation, jeżeli nie wiecie, crafting jest trochę inny, wiecie? I mam taki trochę dziwny tam crafting. W sensie mam taki, że... zaraz wam powiem. Fajnie, że nie muszę sobie patyków robić, nie? Bo dostałem. Wiecie co, ja po prostu wiecie, kumacie, ja jeszcze nie grałem na komputerze tak Minecrafta. Okej. Okay. Ale wiesz, mogę tylko coś pokazać? Pokażę coś. Robimy sobie... Ale tylko coś pokażę, okej? Okay? Poczekaj. Albo nie mogę nic robić przecież, to jestem taki dziwny czasami. Ja muszę coś pokazać. No dobra, bo to jest fajne, że teraz patrz, jeżeli chcesz teraz szybko przejść na siekierę, to nie musisz iść w stronę siekiery. No wiem. Tylko możesz od razu... Tak, wiem, ale ja tak po prostu lubię. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie na razie tak i sobie weźmiemy trochę kamienia. Zaraz oczywiście to też załatam, bo to jest bardzo brzydkie moim zdaniem, przynajmniej. Co nie? Tylko żeby nie dostać obrażeń, że... Żadnych? Zeszły tak skacze bezpoprzednie. Poproszę to... No. Przepraszam was, nie gram jeszcze na komputerze. A co teraz takiego złego zrobiłeś? Czekajcie, wyjmiemy sobie teraz pana kilowka i sobie wykopiemy trochę... kamienia. Będę musiał się nauczyć jeszcze tutaj grać. O nie! Co? Dioryt! Nienawidzę diorytu. Nie no, dioryt. Dioryt jest! Taki dziwny trochę. No, ale granie to już jest w ogóle porażka. No, naprawdę.
Chodź tutaj. Ja sobie wezmę trochę więcej, od razu na piecyk trochę będę miał. Pyk. I teraz tak, muszę poskakać sobie. Nie, dlaczego skaczesz? Bo lubię musisz skakać. Nie musisz skakać. Dlaczego nie musisz skakać? Dlaczego? O, zbierz sadzonki. Okej, za chwilę, teraz to sobie tylko załatam, wiesz? Bo ja tak lubię. Lubię, kiedy jest ładnie. Ale nie musisz skakać, bo masz auto-jumpa. Czyli, że jeżeli podejdziesz do bloku, to sam poskakujesz. Aha, nie wiedziałem, że mam auto-jumpa. Bo wiem, co to jest auto-jump, ale nie wiedziałem, że go mam załączonego po prostu, wiecie? Jak ci przeszkadza, to możesz wyłączyć. Ale ja nie lubię grać bez auto-jumpa. Wkurza mnie to strasznie. No ja na PlayStation nie mogę mieć auto-jumpa, niestety. Ty nie masz na play auto-jumpa. No, więc... Zmieniłem sobie w ogóle kamienny kilof, nie wiem po co, bo jeszcze chciałem sobie miecz zrobić. Wiecie co? Nie starczy ci na piecyk. I co, ja sobie zrobię na razie drewniany. Później sobie tam a zrobię inny. A po co drewniany? Przecież masz kamienie pod dostatkiem. No i co tam? Mam trochę też drewna. Okay. Drewno jest cenniejsze chyba od kamienia, coś mi się zdaje. Okej, okay, słuchajcie, no to serio. Przynajmniej na początku jest cenniejsze od kamienia. No. Po co niszczysz crafting? Nie wiem, to sobie zniszczyłem. Gdzie go mam? Serio? Wyszedłem z gry. Jestem niedouczony gostek. No serio, tutaj mam, no jak to nie było go tutaj? O co kurde chodzi? Dobra, słuchajcie, no to co, musimy... Serio, jestem na wyspie. Ja pierniczę. Chociaż tam może być jakiś ląd. Czekajcie, mogę na chwilkę przejąć stery, tylko coś ci pokażę. Biorę sobie teraz sadzoneczki. Kroweczka, przestań mnie tutaj przesuwać. Wiesz co, krowa? Żegnam ciebie, miło było z tobą... Ej, dlaczego zabijasz krowę biedną? Żeby mieć trochę jedzenia. No dobra, biedna krowa. Aha, nie można spamować, sorry. Nie można spamować. No, muszę... Ej, czy ty masz wyspę grzybową? Pewnie tak jak ja na survivalu. Czekajcie, bo ja też na survivalu miałam wyspę grzybową, tylko nie tak blisko. Wow! Ty masz tak blisko wyspę grzybową, jaki fart. A tutaj? Nie, zamieszkamy na tej nie, na razie tutaj, wyspie. Czekajcie, co tam jest tam? Tam jeszcze się nawet nie wygenerowało. O, tam masz chyba stały ląd. Czekajcie, ja sobie na chwilkę tutaj coś sprawdzę. Tam masz chyba stały ląd, wiesz? W ogóle nie wiem, czy ja mam pełny ale render distance. No, ale stały ląd pewnie też. Dobra. Czy ja mam render distance maksymalny? Okej. Okay. No dobrze wiedzieć. A i kiedy Nairo 007 będzie grać w swój survival, to już mnie nie będzie, wiecie? Serio, dlaczego ja wciskam spację? Jeżeli byście nie... Nieważne. Okej, zrobię sobie tutaj jakąś małą miejscówkę, coś sobie wykopię. W sumie dobra. O Jezus Maria. W ogóle to jest fajne miejsce, żeby jakąś kopułę na przykład szklaną zbudować i miałeś taki fajny domek. No, taki tutaj, nie? A na razie się wkopiemy, myślę, tutaj. Kopuła. Na razie się tutaj wkopiemy. Sobie zrobimy jakieś na razie mini bazę. O, fajnie, mamy trochę... Nie dirta, tylko stone'a, kamienia. Pyk, w ogóle nie mam węgla jeszcze, trochę słabo. Nie trochę, tylko bardzo. Czekajcie, dobra, robimy... Brak sobie, węgla, tak. Największe utrapienie. Chociaż w sumie z drewna można zrobić, ale to jest takie bardzo marnotrawstwo. Czy może nie tak bardzo, ale trochę. Marnotrawstwo? No, trochę, tak. Znaczy w sensie tego. No może... Okej, okay, mam crafting, zrobię sobie... masakra, patrz jakie lagi. A dlaczego takie lagi? Czekajcie. Za chwilkę to sprawdzimy na Irodzie. Czy coś się... Co mi komputer odwala? Nie kumam. O, szkieleta słyszałem! Słyszałeś takie... kości. Ajajaj. No rzeczywiście szkieleta słyszałeś. Przepraszam. Czasami takie są lagi, więc... Ja muszę coś zrobić, czekajcie. Mogę? Okej, za chwilę, tylko dam tutaj deskę. A jeżeli są lagi, to... Dobra, dawaj. Muszę, bo są straszne, niewyobrażalne lagi. Ja nie wiem, co się... Czekajcie, zniżę na chwilę render distance. Tak po prostu... Dobra, zmniejszyłem render i znowu go powiększam. Okej, okay, dobra, mogę? Czekajcie, jeszcze musimy chwilę poczekać, aż się dobra. Teraz nie powinno być lagów. Dobrze. Czekajcie, bo jak sobie chciałem wziąć drzwi i teraz chciałem wyjść. Dobra, czekajcie. W ogóle, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka z Minecraft Survival, to możecie go obejrzeć, bo Nairo 007 tam właśnie sobie zrobił nowego fajnego skina. Jeżeli go nie widzieliście, to już wam pokazuję. Czekajcie. Nie to, tylko... Nie, niech pamiętam, wiecie?
O, to jest właśnie nowy skin na Jeroda 007. A ja będę miał takiego kota, nie? Więc trochę będzie podobne. Okej. Okay. Okej, okay, robimy sobie coś takiego. Pik, pik. No i oczywiście coś musiałem źle zrobić. Najrodzie, gdzie ty tam poszedłeś? Najrodzie. Jak do jakiegoś tego. Najrodzie, gdzie im się bądzie? Dobra, czekajcie, co by sobie wziąć? James Bond 007. Czyli wiecie co? Wiem, że mam dużo drewna, ale kiedy jeszcze nie ma nocy, to... To nie, to ja sobie jeszcze pokopię po węgiel. Może coś znajdę. Węglem, matka sakra. Wiesz co? Ja bym na twoim miejscu chyba rzeczywiście przerobił tą kopalnię. Holy znalazłeś. Mother. Ja pinkole. Super. Dlatego słyszałeś szkieleta. Tam no, jest pan szkielet. No właśnie wiem. Właśnie go widziałem. Czekajcie, szybciutko, szybciutko, szybko, szybko, żebym mnie nie strzelił, chociaż to i jest, tak to jest najgorsze, po prostu kopalnia ogólnie to jest szczęście, jeżeli grota. Ale tak na początku to no, jest... Masakra. Utrapienie. No, masakra jest wtedy. Nie lubię, a teraz by go szkielecie, o co ty tam się obijasz? Teraz sobie zrobimy master pieca. Co on tam robi? On się o coś bije, wiecie? I jest taki trochę dziwny, muszę powiedzieć, ten szkielet. Dobra, słuchajcie, Najrodzy 007 poszedł, sobie poszedł gdzieś i właśnie wrócił. Dobra. Co chciałem w ogóle? Piec. Dobra. I musimy sobie, słuchajcie, niestety zrobić taki węgiel, bo wiem, że mamy tutaj kopalnię, ale... Co on robi? Nie, ojej, zmarnowałeś... Marnotrawstwo. Co jest marnotrawstwo? Dlaczego drewnem to przepaliłeś? Dlaczego drewnem to przepaliłeś? Tylko trzeba było przepalać deskami. Coś na to. No co? No nic. No straciłeś drewno. Nie straciłem. Straciłeś. Nie straciłem. Straciłeś. No dobra, straciłem. Czekajcie. Mogłeś użyć jednej czwartej drewna, zużyłeś całe. No tak, bo to cztery. Czekajcie, gdzie a jest... A deska przepala tak samo mocno jak całe drewno, więc... Słuchajcie, widzowie. Tutaj niestety to jest właśnie rzecz i a nie, nie warto mogę o tym tego wiedzieć, warto o tym wiedzieć, więc mówię wam widzowie. Panie Najrodzie, to jest moja pierwsza gra na komputerze. Czekajcie, co to jest? A nie ma czegoś takiego na tym? Noc. Co tu się zbagowało nam? Shadery się zbagowały. Patrzcie, księżyc w wodzie. Shadery się zbagowały. No, ciekawe, czy są już potwory. W ogóle jaki mam poziom na trudności? Na pewno są, jaki no masz mam? Normala. Czekajcie. Mogę ja na chwilkę czekaj. No, oczywiście. No, normal masz. A jaki chciałeś? Normal. No to okej. Okay. A, ja nie lubię potworów, więc gram na easy. Ja gram normalu, wiecie? Na początku, kiedy sobie zaczynałem grę na tym PlayStation, to miałem na easy. Ale zacząłem robić na... Pani cię zgasł, szybko. Zrób pochodnie. No właśnie, będę robić. Aha, nie przypaliłem sobie aż tyle... tego, więc sobie nie zrobiłem dużo pochodni, ale mam już cztery. Pochodnie, jedna ci wystarczy do oświetlenia tego miejsca. Ale baza, klipa ci spadnie. No wiem, już idę sobie tutaj to oświetlić. Dobra, na razie sobie trochę oświetliłem. No pięknie. Thank you, Najrod. Jeżeli ty byś grał pierwszy raz na komputerze, to też byś tak miał. Więc proszę mnie to ja nie oceniać. Ja grałam pierwszy raz na komputerze, to tak nie miałam. Już się czułem po prostu jak ryba w wodzie. Okej, okay. Oczywiście pan szkielet mi będzie hałasować. A twoja sprawa jest pewnie za sprawą tego, że... że się nauczyłeś na playu, może, na przykład? Czy ja jestem głodny? Nie, nie jestem głodny. Co ja w ogóle robię? Nie będziesz głodny, dopóki nie będziesz na przykład spintował albo skakał na miarę. Tak, ja wiem o tym! Słuchaj, nie jestem noobem. No. No wiem, ale ja ci tutaj teraz uwagę daję, bo nie wiem, czy ty o tym wiesz, bo tak się trochę zachowywałeś. Jezu, jak się zachowywałam? No tak trochę zacząłem się myśleć jakby ten, ale zresztą dobrze rzucić uwagę na nic, po prostu żeby była uwaga. Aha, jakbym źle grał? No, jakbyś nie wiedział. Lepiej dowiedzieć się o czymś dwa razy, niż się o tym nie dowiedzieć.
Dobra, słuchajcie, sorry, że tak mało teraz mówiłem, ale wiecie, przemiem sobie deski. Okej, dobra, słuchajcie. Ile w ogóle odcinek trwa? Aha, tyle, dobra, więc już wkrótce prawdopodobnie na 007 będzie tutaj grać, że tak powiem, samotnie. Survivala na survivalu. No. Czegoś słyszałem? Nawet jeżeli, to ja go zabiję. Dobra, czekajcie. W ogóle ta rączka jest taka fajna, taka żółta. No. Okej. Na którym? Spoko. Czekajcie. To jest... Co to robi? To jest to. Czwórka. Aha, właśnie screenshota zrobiłem. Dobra, słuchajcie. Coś wam powiem, że... Ładna noc! Nieprawdaż? O, pokażę teraz chwilę, pokażę różne shadery. Jeżeli nie oglądała, ale w sumie oglądał raczej wszystkie odcinki moje, więc... Content Gener Gumball, raczej wszystkie. Czy one są zbugowane, naprawdę? Naprawdę te shadery... Wow. Naprawdę one mi się zbugowały. One są takie trochę... Nie, bo wyłączyłem w ogóle je. Wyłączyłem shadery. Hmm? Dałam na offa. Nie, bo wie, tak grałeś na telewizji. No, one się zbugowały, patrzcie. What the hell is this? Jakby był dom. Jakby był dom. Jakby był... A te? Dzień. Te też są super. No. Patrzcie na te. Wyglądają na fajne. Fajne chmury, takie wiecie. Takie mroczne. No, takie horrorowe. Ale może lepiej grać na słodko pierdzących. Co? Co ty mówisz? Ale to jest ładnie. Wiecie co? Jeżeli chcecie, to pójdę zaraz na walkę. Wiecie co? To nie jest livestream. Wiecie co? Ale chodzi mi o taką, że chociaż jednego szkieleta ubiję albo coś. O, mam w ogóle węgiel. Ale chodzi mi o to, że jeżeli chcecie, to widzowie nie będą wiedzieli, bo widzowie ci nie odpowiedzą teraz. No wiem. Wiem, że mi nie odpowiedzą. Wiem, że wiesz, że ci nie odpowiedzą. Czy chcę ich oświetlać? No w sumie nie wiem. No. Wiecie co? Sobie zrobię tutaj taki mały porządek i tutaj sobie dam wszystko drewniane, a dać tak ci keep inventory? Tak, uwielbiam keep inventory. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie, na PlayStation nie ma keep inventory, bo tam nie ma komend. To co, dać ci keep inventory? Tak. Bo jakby nie jakbym, jakbyś włączył komendę, to nie mógłbym ci dać keep inventory. No. Więc piszemy. Czekaj, game sobie... rule, keep wiem. Inventory. Wiem, game, game, game rule, ga... Masakra. Co się tutaj? Gam... Dobrze, słuchajcie. Coś wam powiem. Rule, go wpiszę, okej? Okay? Keep inventory true. No więc okej, okay, więc teraz masz keep inventory. A, i coś wam powiem, słuchajcie, ja już idę, więc teraz cięcie i wiecie. Ja będę grał, więc papa, niestety. Dobra, okej, okay. Ja będę grał tutaj na świecie Ignacego, a co tam, znaczy, masakra, kota Ender Gambola, tam jest kot. Bo to jest kot, ale jest Ender, bo Endermanem jest trochę, tak? Kot, to jest kot Ender, bo nie może być Enderman, bo to byłby człowiek, więc kot Ender Gumball. Dobra, nie będę grał na tym jego świecie. To jego świat, nie mój, więc ja nie będę grał. I będę grał na survivalu moim. No to... Kot Ender Gumball nie chce, żeby ten odcinek się nazywał najbardziej zakręcony odcinek ever, ale chyba tak się będzie nazywał, bo nie, no nie będzie się nazywał, nie będzie. Ej, co takie lagi są? Ej, co takie lagi są? O co chodzi? Komputer! Czekajcie. Cięcie i rozwiążę problem, okej? Okay? No dobra, już po sprawie, już ten, nie wiem, czy tak mi ścina dzisiaj komputer, ale okej. Więc
No, kończymy tutaj roboty teraz na moim survivalu. Dzień w ogóle wstał. O, ja nie chcę mieć tych shaderów. Ja sobie zmieniam na cure. No dobra. Pan Enderman. To mi się jakiś szkielet jara. Przez w ogóle się zjarał już. Wiem, że pewnie nie widzieliście. Nie patrzcie na mnie, Endermanie. Może wyjmę lepiej ten miecz jednak. Czy pan Enderman tam jeszcze stoi? No już nie stoi, już sobie uciekł do jaskini na pewno. Gdzieś do jakiejś jaskini. A, w ogóle miałam miecz nowy zrobić. No dobra, to już nie teraz. Tu moja baza oczywiście jest już piękna zrobiona i tak dalej, i tak dalej. Też sobie myślałam, czy może gdzieś indziej jeszcze nie zacząłem coś robić. No właśnie, może tutaj to w końcu tutaj zacząć to w ogóle... Panie łódko, dlaczego... Panie łódko, dlaczego pan znowu jest tutaj tak... dlaczego mi pan znowu odpłynął? Zatokę, słuchajcie, chyba będziemy robić. Zatokę dla właśnie łódek i łodzi i tak dalej, i tak dalej. Tylko może póki jest w sumie jeszcze dzień, to w sumie mogę tutaj porobić to poza murkiem. Tutaj kilka rzeczy, tylko żeby tutaj żaden creeper. Pan creeper. Ja pikole, pan creeper! Panie creeper! Panie creeper! Czekajcie, ja chyba z nim do wody wejdę. Albo panie creeper! Pikole, tylko tego gościa rozwalić teraz, bo to będzie... W sumie szkoda, że nie ma blokowania mieczem, ale w sumie nie, bo to tak czy inaczej by nic nie dało, bo przed wybuchem to ja ucieknę. Panie creeper! Dobra, widzi mnie, spadaj pan! Panie, spadaj pan! A właściwie to ja od pana spadam. Gdzie pan jest? Proszę, tylko stąd mi nagle nie spadnie teraz. Panie creeperze! Dobra. W sumie fajnie by było, jakby on zniknął, ale... Czy on naprawdę zniknął? Proszę, Minecraft! Powiedz mi, że on zniknął, naprawdę, proszę! Niech to będzie prawda, niech on zniknął. Niech prawda będzie taka, nie, że nie, on nie zniknął, dobra. Panie creeperze! Czekajcie, panie, spadaj pan. Tylko nie wyda... Dobra, okej. Jeszcze jeden strzał, albo dwa. Dobra! Wiecie co? Pierwszy, no dobra, drugi raz w życiu zabiłem creepera z miecza. Na serio, wiecie? Drugi raz w życiu zabiłem creepera z miecza. Ale dobra, to w takim razie widać, że tam się mogą jeszcze potwory różne jakieś tam respić, więc... Pójdę i tam tutaj oświetlę, bo... Się tu najwyraźniej creepa pan nam zrespił. Tylko miecz, żeby tutaj jak coś to... O, tu mógł się na przykład urodzić. Tu mógł się urodzić. Tu mógł się urodzić. I pójść do mnie na przykład po prostu. Po prostu... Najprościej na całym świecie. Więc teraz jak jest oświetlone, to już tu się raczej nic nie zrespi, choć tu się mógł jeszcze zrespić tak centralnie po prostu. No dobra, no to... To już, okej. Creepera w ogóle... Czy to mi starczy ta siekiera tutaj, żeby to całe drewno tutaj zrąbać? Mam nadzieję, chociaż pewien nie jestem, bo coś mi się zdaje, mam lekkie przeczucie, że może nie. Ale na serio, kurczę, creeper. Te creepery w Minecrafcie. Jeżeli prawda jest taka, że rzeczywiście creepery zostały, no... Po prostu powstały w ten sposób, że... Czekajcie, może mi się uda. Że to jest nieudany model świnie, nie uda mi się. Na 100%. Chociaż, może. To naprawdę...
Udało się. Na styku mi się udało. Co? Nie wierzę, dobra. Jeżeli prawda jest taka, że Creeper to nieudany model świnia, a nie tylko, a to nie jest tylko jakiś zwykły mit, no to Mojang, dlaczego popełniłeś ten błąd? Bo naprawdę Creeperów nie lubię. Według mnie nie są to jakieś tam... Czy Creepery musiały być w Minecrafcie? Pięknie, deszcz zaczął padać. Thank you very much, Minecraft. Thank you very muches. Thank you. No dobra, to sobie powalę. Słodko to wygląda, nie? Zrobię screenshota jednak. Okej. Okay. Ale na miniaturkę nie będzie, bo miniaturka to jest... no wiecie, z Kotem Bender Gumballem i o to chodziło głównie w tym filmie. Praktycznie tylko o to chodziło w tym filmie. No właśnie, nie tylko o to, ale... No chyba głównie tak. Głównie o to, serio. Dobra. Okej. No i teraz sobie zrobimy szybko jeszcze siekierkę. Żeby mieć siekierkę i mieczem się zajmiemy. W ogóle... Bo dobra, zostawię sadzonki, bo ciągle je używam. W ogóle zobaczę. Urosło mi tam coś. Już. I dobrze. Super, ta farma jest taka... taka szybko działa. No, bo jednak mi to się jedzenie bardzo przydaje. A szczególnie teraz, kiedy... Wow, 4 za jednym zamachem. Kiedy już można powiedzieć, tak się trochę konfrontuję z tymi mobami i tak wiesz, wiecie. O, idealnie, 6 czy 2 chlebki. Jupi, jest super. Czy ja tu pochodnie? Tak, postawiłem pochodnie. No dobra. Mamy 25 chlebka. I teraz też mamy w ogóle pytanie. Bo mam 34 żelaza. I to mi starczy na cały set. Bo no na jeden na set, to znaczy na całą zbroję i jeszcze dodatkowo z mieczem, potrzebuję 26. 26 sztabek żelaza. A no po prostu... No i nie wiem, czy jest sens robić ten set, znaczy set, całego seta na pewno nie ma sensu robić i nie będę tego robił. Ham! Zrobię kamienny miecz, po prostu zrobię najwyraźniej, najwyraźniej, po prostu najprostszy w świecie kamienny zwykły mieczyk. Bo czemu i nie? Na ten miecz, który zabił wiedźmę terrorystkę, to ja kiedyś będę miał furę żelaza, to zrobię kowadło. I nazwę ten miecz, słuchajcie, pogromca, nie wiem, pogromca terrorystek, albo, nie wiem, pogromca wiedźm, po prostu pogromca wiedźm, no, pogromca wiedźm i ten. No. Jakoś go może zagnę, coś tego typu. A na razie to ja robię po prostu sobie drugi. Zwykły mieczyk. W ogóle achievement dopiero teraz dostałem. A ten mieczyk gdzieś odłożę do jakiejś na przykład skrzynki zasłużonej, coś tego typu. No a to jest mój nowy mieczyk i nim będę teraz walczył. 10 level, już super. No i już kolejne mi urosło. Więc bardzo szybko tutaj widzicie to. Mi teraz działa, tutaj coś urosło i już mam kolejny chlebek, jak możecie zauważyć. Widzisz, naprawdę subsiaśnie. Ja już mówię, z głodu na pewno nie umrę. Chciałam zrobić to może jeszcze skrzynię zasłużonych. Chociaż wiecie co, ja tą skrzynię zasłużonych zrobię w domu. Dorobię w ogóle sobie pochodni. Tą skrzynię zasłużonych już zrobię w domu. Jak już będę zbuduję całkowicie mój domek, to zrobię właśnie tą taką skrzynię zasłużonych i
No i między innymi w tej skrzyni zasłużonych będzie ten mój... mój epicki zabójca terrorystek. A na razie... zabójca terrorystek... będzie chodził ze mną. Bo w każdym tak czy inaczej mam keep inventory, więc no. Nowy miecz mam. Jakie dotawne były czasy, kiedy i ten miecz był nowy i nieśmigany. Teraz mam zabójcę terrorystek w ręce. O, super miecz po prostu. A to jest nowy miecz, który nigdy w życiu nie dorówna sławie i mądrości w zabójcy terrorystek. Ale swoją drogą killerska to wygląda. Wygląda. O, zabójcą terrorystek? Zabójcą terrorystek. Screenshot. Super screen po prostu, z tym mieczem takim. Ale nie będzie oczywiście na miniaturkę, bo już miniaturka będzie jakakolwiek, będzie inna po prostu. No. Huu! Z piorunami, Bożysko! No dobra, to już kończę odcinek, bez przedłużania. No dobra. O. Kejka. O, kejka, fruit kejka. I tyle. Jabłuszko odstawiłem jeszcze. Czy to mi urosło? Nie urosło. I jak zwykle przedłużanie odcinka, zaklinowałam się w ścianie. Urosło. Świetnie. Więc już siekiera nie jest młoda jak młodość. Już jest stara jak starość. What? Nie myślałam, że to będzie jakieś potężniejsze drzewko. Ale trudno, bo widzicie, nie słychać. Nie słychać szumu deszczu, ale słychać pioruny. Czyli takie jakby, że te pioruny są rzeczywiście dużo, dużo mocniejsze, dużo głośniejszy dźwięk. Chociaż to w sumie też w Minecrafcie jest takie, że pioruny rzeczywiście słychać zawsze. O, właśnie! Już wam mówię, teraz w karcie macie taką ankietę, jeżeli ktoś na przykład grał na serwerze z kimś i coś i na przykład temu komuś drugiemu, chociaż to ja wiem, temu komuś drugiemu piorun trzasnął na przykład koło niego, a ta ty byłeś gdzieś daleko i daleko i nie miałeś w render distansie tego pioruna. Nie widziałeś go, ale go usłyszałeś, że jednak było słychać ten piorun. Albo ty byłeś tym, koło którego się ten piorun wysadził i też powiedz, że mój kolega też słyszał ten piorun. No to w każdym razie tak to było. No i to powiecie, no, bo jestem ciekawy tego. No, to dobra. No więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach i bardzo też szkoda mi, że kot Ender Gumball nie może się tutaj z nami też pożegnać, ale trudno. Szkoda, ale dobra. Więc do zobaczenka tam. O, tam. No i pa. No pa. Pa. Jo, jeżeli chcecie więcej odcinków z Ender Gumballem kotem, to zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mnie, bo będzie mi miło i wam, i bo wam, bo będziecie otrzymywać powiadomienia, że wypuszczam nowe filmy, już nie przedłużam filmu i tak dalej, i tak dalej. I pa. Pa.